Szczęść Boże, Julii Dabrzyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Szykuje się kolejna batalia o sądownictwo. Jutro Sąd Najwyższy zajmie się sprawą niezależności Izby Dyscyplinarnej. Sędziowie powołują się przy tym na orzeczenie TSUE. Rząd tymczasem wydaje oświadczenie, w którym mówi o manipulacji wyrokiem Trybunału. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada był tematem pierwszego posiedzenia Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Wyrok TSUE dotyczył pytań prejudycjalnych przesłanych przez Sąd Najwyższy w sprawie nieistniejących już przepisów regulujących wiek przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku oraz legalności powołania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wśród zaproszonych gości był Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Ten wyrok wskazuje i potwierdza, że te zmiany, które dotyczyły Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, przeciwko którym protestowałem, przeciwko którym protestowali obywatele, są niezgodne z prawem europejskim i wyrok najzwyczajniej w świecie trzeba wykonać. TSUE odesłało pytania prejudycjalne do Sądu Najwyższego i to on ma rozstrzygnąć m.in. czy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wybrana przez nową Krajową Radę Sądownictwa zapewnia wystarczającą gwarancję niezawisłości i bezstronności. Sprawą Sąd Najwyższy ma zająć się w czwartek, mówi obecna na posiedzeniu Komisji Senackiej pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Oczywiście państwo będzie interesowało, jaki będzie wyrok Sądu Najwyższego, ale od razu i z góry mówię, nie wiem. Natomiast jest bardzo ważne, że Sąd Najwyższy pochyli się nad tymi kwestiami, które dotyczą niezawisłości sędziowskiej w kontekście działalności nowej KRS i jej upolitycznienia. Taka wypowiedź pierwszej prezes może sugerować, że Sąd Najwyższy będzie zajmował się tym, czego w wyroku TSUE nie ma. Nie ma tam mowy o upolitycznieniu KRS, co podważałoby legalność powołania przez Radę Sędziów, w tym sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmował się konkretną sprawą, absolutnie nie podważał statusu sędziów wybranych przez jedną czy przez inną KRS. Na Komisji Senackiej padła propozycja przygotowania przez opozycję ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, które cofnęłyby realizowaną przez rząd reformę sądownictwa, mówi przewodniczący komisji Bogdan Klich. To jest wyzwanie napisania nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, takiej ustawy, która zmieni ten niezgodny ze standardami unijnymi w naszym przekonaniu porządek prawny w Polsce i która przywróci parasol ochronny nad niezawisłością sędziowską. W ostatni weekend w kilku miastach trwały protesty opozycji i części sędziów. Domagano się m.in. wstrzymania się od orzekania tych sędziów, których wskazała nowa KRS. Takie działania skrytykował rząd w specjalnym stanowisku. Rada Ministrów wyraża zaniepokojenie postępowaniem tych sędziów, którzy poprzez swoje publiczne wypowiedzi i działania kwestionują status innych sędziów, manipulując w ten sposób wydanym 19 listopada bieżącego roku wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak twierdzi rząd, kierowanie przez jednych sędziów pod adresem drugich apeli o wstrzymanie się od orzekania jest działaniem bezprecedensowym, które godzi w niezawisłość sędziowską i podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Rolnicy i hodowcy jednoczą siły w walce z tak zwanymi pseudoekologami. Lewica chce, aby hodowla zwierząt futerkowych w Polsce była całkowicie zakazana i ma już gotowy projekt ustawy. Lewica domaga się całkowitego zakazu hodowli zwierząt na futra. Dowodem jest projekt ustawy przygotowany przez szefową Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt Katarzynę Piekarską z Inicjatywy Polskiej, która liczy na wsparcie pomysłu ze strony Jarosława Kaczyńskiego. Też sobie zdaję sprawę, że lubię zwierzęta i mam nadzieję, że dopilnuję tego, żeby PiS poparł zakaz
hodowli zwierząt na futra. Takie działanie to nic innego jak atak na branżę futerkową w Polsce, mówi prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik. Dzisiaj mamy do czynienia z ogromnym hejtem, który jest bardzo mocno wylewany na rolników. Ataki dlatego, że hodują zwierzęta, dlatego, że zajmują się gospodarstwami rolnymi, dlatego, że ośmielają się prowadzić swoje własne biznesy polegające na gospodarowaniu w rolnictwie. Z tym wszystkim dzisiaj muszą się mierzyć. Muszą się mierzyć z domorosłymi aktywistami, którzy za cel przybrali sobie atak na polskie czy też europejskie rolnictwo. Branża futerkowa to tylko jedna z wielu gałęzi rolnictwa, która staje w obliczu zagrożenia. Działania tzw. pseudoekologów mogą nabrać większych rozmiarów, przestrzega minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Jestem przekonany, że uderzenie w jeden sektor, który notabene w innych krajach ma się dobrze, będzie początkiem uderzenia również w sektory następne. To się tylko przesunie w czasie. Merytoryczna rozmowa to jest to, co pomoże nam w walce ze współczesnymi zagrożeniami w rolnictwie, podkreśla Marek Miśko z Fundacji Polska Ziemia. Jak byłem dzieckiem, to rodzice mówili, kiedy chcieli porozmawiać z kimś dorosłym, czas spać. Więc do pseudoekologów czas powiedzieć, czas spać, teraz dorośli będą rozmawiali na poważny temat. Doktor Grzegorz Chocian z Fundacji Konstruktywnej Ekologii Eco Pro Bono zwraca uwagę na potrzebę edukowania społeczeństwa, tak by nie uległo manipulacjom pseudoekologów. Apel o solidarność płynie do wszystkich rolników i hodowców, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wszyscy chcemy chronić ptaszki i kwiatki, tak? Natomiast czasami to jest tylko zakładnik sporu. Pamiętajmy, to jest tylko zakładnik sporu, a nie faktyczny problem. I w momencie, gdy społeczeństwo to zrozumie, prawidłowo odczyta, wtedy rzeczywiście będzie angażować się w ochronę przyrody, a nie w akcje dezinformacyjne. Apel o solidarność płynie do wszystkich rolników i hodowców, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Bronimy się? I naszym celem jest zjednoczenie ponad podziałami. Rząd jest przygotowany na dekoncentrację mediów. Nie ma jednak decyzji politycznej w tej sprawie, poinformował wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Projekt jest gotowy, ale nie ma decyzji politycznej, która pchnęłaby go dalej. Prawo i Sprawiedliwość wciąż zwleka z dekoncentracją mediów. To zależy od decyzji politycznej, kierownictwa mojego obozu politycznego. Rzeczywiście przygotowani jesteśmy, ale od tej decyzji zależy, czy z tym projektem ruszamy. Wiceminister kultury Jarosław Sellin przekonuje, że problem z zagranicznym kapitałem w polskich mediach jest poważny. Nie chciał jednak naciskać na swój obóz polityczny, by wreszcie ten problem rozwiązać. O tym zdecyduje ktoś inny. Rzeczywiście w żadnym dużym kraju Unii Europejskiej nie pozwolono, tak jak w Polsce, na takie właścicielskie opanowanie mediów przez koncerny zagraniczne, zwłaszcza koncerny z jednego kraju. A w Polsce z taką sytuacją, zwłaszcza w prasie, mamy. I ani w Niemczech tak nie jest, ani we Francji, ani w Wielkiej Brytanii, ani we Włoszech, ani w Hiszpanii. O dekoncentracji mediów Prawo i Sprawiedliwość mówiło już w trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Kolejne sklepy przekształcają się w placówki pocztowe i prowadzą handel w niedzielę, alarmuje NSZZ Solidarność. Związek chce nowelizacji ustawy o niedzielach wolnych od handlu. Ale pojawia się pytanie, czy dziś ten podatek uznawany za potrzebny jeszcze w małe sklepy, które w tych wielkich hurtowniach kupują towary po niższych cenach, choć tutaj opinię sklepów włącza się NSZZ Solidarność. Dzisiaj myślę, że trzeba bardzo szybko znowelizować tą ustawę, wyłączyć z ustawy, z tych wyłączeń pojęcie placówki pocztowej, bo placówka, tak jak wspomniałem, pocztowa jest placówką usługową i w ten sposób problem zostanie rozwiązany. Już nikomu nie przyjdzie na myśl, żeby udawać w sklepie spożywczo-monopolowym placówki pocztowej. NSZZ Solidarność już w poprzedniej kadencji Sejmu próbowała znowelizować ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Projekt nie trafił jednak pod obrady. Alfred Bujara przekonuje, że na wsparcie czekają zwłaszcza małe sklepy, które w niedzielę mają zdecydowanie większy utarg niż w tygodniu. Wiemy tylko od przedsiębiorców polskich, od sklepikarzy, którzy sami stoją za ladą, że wzrost sprzedaży jest kilka
krotny w stosunku do tygodnia, nawet kilkadziesiątkrotny. Dzięki temu oni sobie w ten sposób odbijają straty tygodniowe, bo dzisiaj jest trudno konkurować z tymi wielkimi sieciami. W przyszłym roku będzie 7 niedziel handlowych. Sklepy będą zamknięte także w dni wolne od pracy, w które przypadają święta kościelne i państwowe. Zaś w Wielką Sobotę i w Wigilię Bożego Narodzenia sklepy będą otwarte maksymalnie do godziny 14. Związkowcy z Huty Pokój w Rudzie Śląskiej rozpoczęli protest głodowy. Domagają się respektowania porozumienia, które miało uratować i zapewnić stabilność działania rudzkiego zakładu. Sytuacja w Hucie Pokój pogarsza się od 8 lat. Zadłużenie wobec banków i węglokoksu rośnie i w tej chwili wynosi ponad 200 milionów złotych. Straty spowodowane są brakiem dostępu do wsadu, a to uniemożliwia hutnikom produkcję. Na dzień dzisiejszy to Huta Pokój produkuje nawet nie na pół gwizdka. Dlatego związkowcy we wrześniu podpisali porozumienie, w ramach którego miało dojść do przejęcia przez węglokoks spółki Huta Pokój. Jednak od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Straciliśmy zaufanie do węglokoksu i żądamy przyjazdu osoby decyzyjnej z Warszawy, z gabinetu, czy to premiera, czy ministra Jacka Sasina. Bez reakcji rządu nie tylko Huta Pokój, ale także inne zakłady mogą popaść w jeszcze większe tarapaty, zaznacza Mariusz Latka, przewodniczący WZZ Sierpień 80 w Hucie Pokój. Nie trzeba nikomu mówić, jak wygląda sytuacja. Jesteśmy wypierani z rynku przez napływ taniej stali ze wschodu. Także zapotrzebowanie na stali jest bardzo duże i tutaj należy się zastanowić, czy komuś na tym hutnictwie zależy i chce mieć tą branżę tutaj własną w Polsce, czy po prostu nastawiamy się na to, że to wszystko zamykamy i idziemy w kierunku wschodu, tak? Będziemy kupować z Chin, z Indii, z Rosji. Dzisiejsze działania związkowców mają charakter symboliczny. W przypadku braku reakcji protest będzie zaostrzony. Jeżeli w najbliższym czasie decyzja nie zostanie podjęta, 800 osób zatrudnionych w hucie może wkrótce stracić pracę. Główny Inspektorat Transportu Drogowego i Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczynają wspólną akcję edukacyjno-informacyjną Wrzuć bieg na zdrowie. Inicjatywa ma zachęcać kierowców zawodowych do zdrowego trybu życia. To była wyjątkowa kontrola, podczas której sprawdzany był nie tylko stan techniczny pojazdu, ale również kondycja kierowcy. To, czy jest on wypoczęty i trzeźwy. Panie kierowco, jak wypadła kontrola? Dobrze. Wszystko w porządku, tak? Wszystko w porządku, tak powinno być. Nie zabrakło także pytań o stan zdrowia kierowcy, a także o jego tryb życia, jak również cennych w tym temacie wskazówek. Inspekcja Transportu Drogowego od teraz chce zwracać szczególną uwagę na kondycję kierowców i przypomina, że około 70% z nich cierpi na choroby układu krążenia, co wynika z siedzącego trybu pracy. Kierowcy, którzy spędzają po kilka, czasami nawet do 10 godzin za kółkiem ciężarówek, autokarów, są często zestresowani, powinni dbać o stan swojego zdrowia, powinni dobrze się odżywiać. Stąd wspólna akcja edukacyjno-informacyjna Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod hasłem Wrzuć bieg na zdrowie. Nie trzeba być wyspanym, trzeba także umiejętnie się odżywiać. Kierowca musi umieć dokonać takich wyborów. Co na przykład wybrać na stacji benzynowej do jedzenia, czy też w zajeździe, gdzie się zatrzymuje. Kierowca musi wiedzieć, że po przynajmniej 3 godzinach jazdy musi zwyczajnie wypocząć, musi zrobić kilkanaście tysięcy kroków w ciągu doby. Proszę o tym pamiętać, 10 tysięcy kroków daje zdrowie. Zdrowie, ale i bezpieczeństwo zarówno kierowcom, jak i pasażerom. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, jak nagła utrata przytomności, zawał, udar, kierowca, który prowadzi wielotonową ciężarówkę lub autokar, może doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym. Nie chcemy, żeby do takich sytuacji dochodziło, zatem apelujemy o to, żeby kierowcy badali się i zdrowo odżywiali się i prowadzili zdrowy tryb życia. Ambasadorką kampanii jest tenisistka Urszula Radwańska, która podczas wczorajszych kontroli inaugurujących akcję wręczała kierowcom upominki. Zdrowy kierowca, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję.
Wykluczenie i bieda wśród dzieci to w wielu krajach Unii Europejskiej wciąż palący problem. Tematem zajęła się Komisja Europejska. Ubóstwo średnio dotyka w Europie co czwarte dziecko. Są jednak kraje, gdzie problem jest dużo poważniejszy, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska. Aż trudno w to uwierzyć, że zarówno kraje członkowskie, jak i Unia Europejska sobie z tym problemem nie poradziła. Od 30 lat obowiązuje konwencja ONZ o prawach dziecka. Dużo udało się zrobić, ale równie dużo jest jeszcze do zrobienia. To wyzwanie, które stawia sobie nowa Komisja Europejska. Jednym z priorytetów według zapowiedzi przewodniczącej Ursuli von der Leyen ma być gwarancja na rzecz dzieci, mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości była premier Beata Szydło. Żeby rozmawiać o prawach dzieci i o prawach rodzin, z punktu widzenia partii konserwatywnej nie chcemy, żeby to pole było zawłaszczane przez lewicę. Polska w tym temacie ma dużo do powiedzenia. W ciągu ostatnich 4 lat wprowadziła programy, które przynoszą oczekiwane efekty. Chcemy się dzielić tymi doświadczeniami, chcemy słuchać o doświadczeniach innych krajów członkowskich. Bo jak podkreśla europoseł Beata Szydło, to właśnie na poziomie Unii Europejskiej powinno się rozmawiać o tym, co zrobić, żeby zlikwidować palący problem wykluczenia i biedy wśród dzieci. Tą informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę, życząc dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.